Cześć pasjonaci, z tej strony Przewo Pasjonat. W dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak to się stało, że teraz nagrywam na YouTube. Słuchajcie tej ciekawej historii. Pomysł na założenie kanału urodził mi się w 2009 roku. Ale do tego czasu, zanim wystartowałem z kanałem, po prostu nie wiedziałem się, jak za to zabrać. Będąc w gimnazjum, bardzo chciałem już wtedy wystartować z kanałem na YouTube, ale stwierdziłem jednak, że poniekąd to może być taka trochę głupota, bo nie wiedziałem tak naprawdę, co będę tak naprawdę chciał nagrywać i ten pomysł odtrąciłem. Będąc w gimnazjum, poznałem wtedy poprzez wspólnego kolegę mojego i Fornala, właśnie poznałem Fornala TV, tylko że wtedy jeszcze jego przezwisko Fornal nie było takie dosyć znane, zupełnie inaczej się nazywał, ale nie będę zdradzał, jak on się wcześniejsze miał przezwisko, kto wie, ten wie. Ale znajomość z Fornalem długo nie potrwała, bo ponieważ zrobił pewną głupotę, która mnie dosyć zraziła, więc nie będę mówił, co zrobił, zostawiam to w jego sumieniu, a was to nie powinno tak bardzo interesować. No i przez długi czas, już tak będąc w zawodówce, już tak powoli, już tak bardziej dokładnie zacząłem myśleć nad założeniem kanału. Miała być to tematyka turystyki rowerowej. Miałem tu prowadzić kanał z kolegą. No właśnie z tym kolegą, który wystąpił na jednym vlogu na koleżeńskiej trasie rowerowej. O z nim właśnie z Mateuszem miałem prowadzić kanał. Ale pomysł byłby do zrealizowania, ale jakoś tak się złożyło, że jednak do tego nie doszło. No i w końcu przychodzi rok 2019, wtedy kiedy na YouTubie jest popularny pan Poziomka 13. Odnawiam kontakt, no gdzieś na początku roku 2019 roku, to chyba był wiosna bodajże, tak, wiosna to była. Odnawiam kontakt z Fornalem TV i wtedy już miał swój kanał na YouTube. No i dzięki niemu poznałem dwóch najfajniejszych takich koleżków. Jeden z nich stał się szybko moim przyjacielem, no i drugi również po dłuższym czasie, ale teraz są to moi najlepsi przyjaciele, a więc mowa o Wyluzowanych TV. Dzięki właśnie Fornalowi poznałem Wyluzowanych TV. Z tego dnia, co ich poznałem, to tak szczerze powiedziawszy, no może nie poznałem, po prostu ich wtedy zobaczyłem, wtedy podałem im rękę, oni mnie kompletnie olali, pamiętam. No i potem przychodzi taki czas, że znowu tam ich tam spotykam, tu już tam rozmowa się zaczęła tak trochę inaczej kleić. No to po prostu się tam zaczęło coś kleić i w końcu wyjazd do Poziomki 13. Chyba to był maj, tak. Maj, końcówka maja, przełom maj, czerwiec. Pojechaliśmy do Poziomki 13, tam się spotkaliśmy z Serafinem i właśnie u nich zaczerpnąłem tą taką jakby powiedzieć miłość do YouTube'a, żeby po prostu jednak wystartować z tym kanałem. Tylko dalej w głowie miałem pustkę, co tak naprawdę mam nagrywać. No cały czas mi siedziała w głowie ta turystyka rowerowa, ale że wiedziałem, że przyjdzie martwy sezon jak zima, no to zimą, czy też już późną jesienią oraz wczesną wiosną się nie uprawia turystyki rowerowej, więc stwierdziłem, że jednak nie po prostu no, nie dojdzie do skutku. I tak w końcu tak myślałem, ale cały czas mi w głowie siedziała ta turystyka rowerowa. No i wracając do tego wyjazdu do Poziomki 13 z chłopakami, właśnie z Damianem, Dawidem i Fornalem. Tam poznałem Serafina. To było już takie, no dosyć takie, no zauważyłem, że YouTube po prostu, poprzez YouTube i w ogóle, no kto po prostu nagrywa, ma tą taką motywację, żeby gdzieś pojechać, żeby coś nagrać, po prostu, no ja zauważyłem to, że odkąd zacząłem nagrywać na YouTube, moje życie się zmieniło, jest o wiele ciekawsze, no i rok, no i właśnie rok 2019 to był taki czas, gdy chłopaki już tak zaczęli powoli mnie już tak motywować, szczególnie Dawid, może byś zaczął nagrywać, będziesz u nas gościnnie występować, jeśli będziesz nagrywał odcinki urbexowe. No i tu już mi się zaświeciła lampka Aladyna, że może jednak urbex, może jednak jeszcze inny temat. I tak zaczęło mi to tak różnie, tak w głowie to się tak
przemieszczać. No i w końcu z końcem roku 2019 roku pojechaliśmy na zjazd Coca-Coli do Sandomierza, pamiętam. To był niesamowity, no niesamowite no takie wydarzenie przed tą całą pandemią. I przychodzi rok 2020, no już wtedy zacząłem takie już, no... Już takie, no już poważne przymiarki. Zacząłem kupywać różne tam akcesoria potrzebne do nagrywania. Po prostu no nie chciałem tak, no za, po prostu no nie chciałem zaczynać tego nagrywania od dziadowskiego sprzętu. Jednak chciałem troszeczkę no włożyć w to serca, no i włożyłem. Kupiłem w miarę dobrej jakości aparat, który dobrze nagrywa, dźwięk również. No i też zacząłem się rozglądać za programem do montowania, ale w tym to mi właśnie pomógł taki jeden z moich znajomych. Prowadzi kanał, jak na razie przestał prowadzić, Patryk Dyś. Możecie do niego wejść, zobaczyć, co to za osoba. I to on właśnie mnie tak, no po prostu no, takie, no, takie sprawy formalne, co tam, z czym to się je i tak dalej, mnie tam dużo rzeczy wytłumaczył. A potem w pierwszych dniach mojego kanału na YouTubie bardzo dużo mi pomógł Dawid z kanału Wyrysowani TV. W 2020 roku miałem wystartować. Miała być to data 1 maj 2020 rok, ale niestety pandemia i tak dalej. I to wszystko tak się pomieszało, że jednak zauważyłem, że nie jestem jeszcze gotowy na to. No i dałem sobie siana. No i dopiero w 2021 roku, 1 kwietnia, no niestety taką sobie datę wybrałem. Myślę, że będzie to jedyna taka fajna data dla mnie, że oprócz Prima Aprilis 1 kwietnia, to jest jeszcze taka jedna rocznica właśnie, gdy założyłem swój kanał. Bo ogólnie w sumie to przyszedł, był też taki okres, że po prostu powiedziałem, a po co mi ten kanał na YouTube, po co mi to wszystko, po co w to się bawić, ale jednak nie żałuję tego, bo to jest najlepsza frajda dla mnie. Nagrywanie odcinków, poznawać nowych ludzi. No i wtedy poprzez nasze wspólne wyjazdy przed startem kanału właśnie poznałem Serafina, poznałem Lukasa TV. Teraz zauważyłem, im dłużej nagrywam, to po prostu zaczynam poznawać nowe osoby i z tymi osobami, które też nagrywają na YouTube, dobrze będzie się składało, że będziemy razem nagrywać, jak na mój kanał i jak na kanał właśnie tej drugiej osoby z innego kanału. Im dłużej już ten kanał zacząłem mieć, to już tak zacząłem zauważać, że kanał to jest coś naprawdę, coś fajnego, co daje mi radość w życiu. I niektórzy się teraz pewnie zastanawiają, dlaczego kanał mój się nazywa Przemo Pasjonat. Już wam tłumaczę. Przemo to od mojego imienia Przemek, a pasjonat od tego, że mam wiele pasji. Ale o tych moich pasjach opowiem wam w ostatnim odcinku maratonu filmowego z okazji rocznicy mojego kanału. A uprzedzam, będzie ciekawy materiał, bo ja nie mam jednej pasji, czy dwóch, czy trzech. Ja mam trochę tych pasji i w ogóle historia tych moich pasji jest bardzo obszerna. Nazwa miała być jeszcze Przemo TV, ale jak słyszałem tą końcówkę TV, to aż normalnie no po prostu no, nie chciałem nagrywać na YouTube wtedy. Tak Przemo TV, takie TV monotonne słyszę, że Wyluzowani TV, Fornel TV, Lukas TV, Brzoza TV, Śmiechawa TV. Ach, i tak wymieniać i po prostu stwierdziłem, że nie będzie żadnego TV i dałem sobie spokój z wtedy zakładaniem kanału. Ale potem zauważyłem, zapytam się jednej osoby, chyba podejrzę mojej mamy, pytam się, osoba, która ma wiele pasji, to może się nazywać pasjonat? Tak. I w ten sposób było Przemo Pasjonat. Ale jeszcze wracając do historii tej nazwy Przemo Pasjonat, no, kiedyś na Facebooku założyłem sobie takie drugie konto, które się nazywało Przemo Turysta. I tam zamieszczałem różne takie ciekawostki, ale ciekawostki odnośnie tam szlaków rowerowych, czy tam jakichś tam moich pieszych wędrówek, ale stwierdziłem, że to jest słabe i po prostu no przeinaczyłem nazwę na jakieś tam, takie miałem drugie konto po prostu tam pod inną nazwą. Właśnie i prowadziłem taki fanpage, nazywał się Przemo Ogrodnik. Przemo Ogrodnik i tam po prostu no już byłem w zawodówce, już po prostu zamieszczałem różne
tam różne ciekawostki odnośnie tam mojej dziedziny ogrodniczej, ale jednak przyszedł taki moment, że ktoś tam powiedział jednej pani, która była moją nauczycielką wtedy od przedmiotów zawodowych, że ja prowadzę taki fanpage tego i coś tam właśnie powiedziała, że żebym mógł się udzielać w tym temacie ogrodniczym, to przede wszystkim żebym skończył tą szkołę i dopiero zaczął myśleć na tym, ale żeby jeszcze się tak całkowicie wypowiadać publicznie, to jeszcze najlepiej, żebym jeszcze poszedł dalej się uczyć. Ale tak sobie pomyślałem, że dobra, pani wygrała, usunąłem wtedy ten fanpage, wtedy miałem już święty spokój. No i potem po jakimś czasie założyłem tylko grupę, która się nazywała Przemogrodnik Polska Przyroda i po prostu robiłem zdjęcia z różnych tam wypadów do lasu czy tam z grzybobrania, robiłem zdjęcia i po prostu wrzucałem, opisywałem, gdzie co się znajduje, gdzie można pójść na spacer do jakiego lasu i tak dalej, no i po prostu etapy mojej pracy na działce. No i już tak dojdę bardziej do sedna sprawy. Kanał założyłem. Głównym celem założenia tego kanału było właśnie nagrywanie odcinków o tematyce ogrodniczo-przyrodniczej. I też wtedy sobie pomyślałem, że po prostu będę nagrywał różne filmy związane z każdą moją pasją. No i po prostu dlatego Przemopasjonat i dlatego kanał wielotematyczny. W trakcie już prowadzenia kanału poznałem swojego partnera kanału Urbex Moim Hobby. Koniecznie wpadajcie do niego. Dzięki niemu troszeczkę próg subskrypcji mi podrósł i po prostu wzajemne wspieranie to jest po prostu bardzo przydatne, bo to teraz dzisiejszy YouTube na tym polega, że dużo osób, jakby to powiedzieć, jest taka konkurencja i YouTube tnie zasięgi i po prostu daje się wybijać tym znanym twórcom, a inni twórcy, którzy są początkujący i po prostu mają ciekawe materiały, po prostu są przez to olewani przez YouTube i po prostu teraz takie partnerstwo to jest bardzo dobra sprawa. Zapraszam do mojego kolegi z kanału Urbex Moim Hobby. Link w opisie do jego kanału. Tak samo zapraszam do drugiego partnera mojego kanału, kanał Dantes. Jest to mój kolega z czasów gimnazjum. Świetną robotę robi, nagrywa piosenki rapowe swojego autorstwa. I również wpadajcie. Na koniec filmu, na karcie końcowej wyświetli się link do jego właśnie piosenki rapowej o Ukrainie. Bardzo pięknie zaśpiewał, bardzo piękne i mądre słowa. Mam nadzieję, że Wam się ta historia spodobała, bo praktycznie ten filmik tworzę dla stałych widzów, którzy mnie oglądają, ale zarówno też dla tych, którzy zobaczą po raz pierwszy ten film. Żebyście po prostu z czasem będę nagrywał co jakiś czas takie filmiki, które będę coś tam o sobie opowiadał, żebyście też poznali mnie tak jakby trochę od strony prywatnej, żebyście jakby to powiedzieć, mieli motyw, żeby mnie po prostu oglądać. Po prostu nie chcę też tworzyć filmy na daną tematykę czy ogrodniczą urbexową, ale też będę chciał takie dodatkowe filmy na swój temat nagrywać, żebyście po prostu zobaczyli, kim tak naprawdę jestem. Po prostu ludzi to interesuje. No i po prostu wspierajmy się nawzajem. Jak ktoś z Was lubi moją twórczość, udostępniajcie, naprawdę, i będzie to dla mnie wielki zaszczyt. Po prostu będę dziękował Wam z całego serca. No i jak zdobędę tam te 500 subskrypcji tam za jakiś czas, to będę chciał organizować konkursy, jak i dla subskrybentów kanału i zarówno też dla widzów i przyszłych subskrybentów, także warto. A jak coś mówię, to znaczy, że tak będzie, bo ja nigdy się nie poddaję i zawsze to realizuję. No i obserwujcie mojego fanpage'a, tam zamieszczam bardzo dużo informacji takich dodatkowych, czy danego dnia będzie odcinek, czy też nie. Jakieś tam różne ciekawostki, udostępniam też linki do odcinków, gdzie gościnnie wystąpiłem u kogoś. Także zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!